Witam panie i panów. Celowo mówię panie i panów, dlatego że uważam, że akurat pomimo, że problem pozornie wydaje się w jakimś sensie może skomplikowany, ale bez problemu, pomimo że to jest techniczna sprawa, poradzą sobie z naprawą, czy ewentualnie z regulacją, czy z jakimś drobnym problemem kobiety. Także jak najbardziej uważam, że panie też tutaj zaczerpną jakiejś wiedzy, tak mi się wydaje bynajmniej. Chodzi konkretnie o to, że mamy do czynienia z roletami zewnętrznymi, regulowanymi elektrycznie i ja tutaj napotkałem w swoim własnym przykładzie na kumulację problemu, czyli po pierwsze zerwały mi się taśmy od złej regulacji tejże rolety, jeżeli chodzi o krańcówki, wszystko omówię i nie miałem dobrze na, nie potrafiłem zaprogramować pilota. Znaczy były błędy, że te piloty nie mogłem jednego, jak zaprogramowałem jednego, to dwie rolety naraz mi chodziły i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dobry pokażę na chwilę tylko chyba, jak działa roleta, jak jest otwarta ta puszka rewizyjna, jak ona działa, jak się kręci, a to po to, żeby zobaczyć, a propos parowania pilota, żeby już jakby ta wyobraźnia nam później dalej chodziła we właściwym sposób. Czyli tak wygląda roleta zmontowana w sposób właściwy i ona jest już spięta, tak jak widać, do wałka, który się obraca, są spięte taśmy, które są zamocowane do rolety. U mnie te taśmy całkowicie pękły, dlatego że ten, nie było mówię, krańcówki, odwinęła się ten wałek odwinął się w drugą stronę i tu pękło i po prostu straciła kontakt taśma z zamykającą się roletą. I teraz zobaczcie, jak ja chcę ją otworzyć, popatrzcie, co się dzieje. Zawija się wałek i nakręca na siebie dosłownie roletę. I ta roleta się coraz bardziej podciąga. Zatrzymuję, obniżam w dół z powrotem, ja ją obniżę celowo, bo będziemy później omawiać pewną sprawę tam z tamtej strony. Obniżam się, zobaczcie, krańcówka sama się wyłączy. Koniec. I to jest ściana, to jest koniec. Do tego momentu uważam maksymalnie, może troszeczkę dalej, może się odwinąć ta taśma. Nie może ta taśma nam się odwinąć w ten sposób, że zajdzie jeszcze bardziej tam jakby w tamtą stronę, że to przekręci się i będzie tam. Wtedy tutaj bez wątpienia nam się wyłamie końcówka, pognie się ta taśma i ona będzie uszkodzi się roleta. Teraz przechodzimy do programowania, czyli do tej strony. Do zaprogramowania rolety jest potrzebne jej chwilowe odcięcie od zasilania, żeby jakby zresetować i żeby móc sparować w ogóle roletę. Pilot to jest tego typu pilot, tutaj jak widzicie, jestem podłączony w ogóle do ładowania, już pomijam, że jest godzina prawie 24, wszyscy normalni ludzie śpią, ale ja tutaj nawiedziło mnie na filmy, no ale cóż. Tak wygląda ten pilot Jody, to jest dekiel, który tak ten panel dekoracyjny, który odpinamy, no i pod spodem mamy taki pilot. Tu jest tak, tam gdzie są baterie, to jest dół pilota, bo tutaj nawet jest opisane na pilocie, jak się przyjrzycie, może to będzie widać, jest napisane, że jest środkowy przycisk, o nie mogę złapać ostrości, mniejsza z tym, środkowy przycisk to jest stop, tu jest do góry roleta, teraz widać, tu jest na dół roleta i w tym kluczu powinno to być zaprogramowane. I teraz tak, tutaj na pilocie, na środku to jest przycisk, tu po tej stronie to jest światełko. Tutaj nie ma nic akurat na tym pilocie, czyli jest pusty. Ja mam akurat zrobione w mieszkaniu tak, że mogę sobie odciąć zasilanie przyciskiem. No tak mam zrobione, niektórzy będą musieli odłączyć, nie wiem, może z gniazdka, może z kostki elektrycznej, albo wiem, że jest możliwe też, tam jest taki przewód, który resetuje też to, odcina zasilanie. Ja z tego akurat nie korzystam, ale tam u mnie na rolecie jest w głębi, nie będę go omawiał, dlatego że po prostu nie próbowałem tym przewodem, ja nie idę teraz tą drogą. Idziemy drogą odcięcia zasilania w formie takiej standardowej, czyli odcinam zasilanie rolety. Jak podłączę to zasilanie, to jest taka symulacja wyłączenia z gniazdka, tak? Jak włączę, to tuż po włączeniu roleta wyda nam dźwięk i lekko się ruszy. To znaczy, że jest gotowa do programowania. Na pilocie wówczas przyciskamy dwa razy, raz przycisk, za chwilę drugi raz przycisk i teoretycznie ta roleta już byłaby gotowa i sparowana z tym pilotem, teoretycznie, ale jeszcze dodatkowo jest takie coś, że może ta roleta być zaprogramowana w sposób taki, że my przyciskamy przycisk do góry, a roleta nam się opuszcza w dół. Naciskamy przycisk w dół, naciskamy przycisk, że roleta ma iść w dół, a roleta nam idzie do góry. I to, żeby zmienić biegunowość, że tak powiem, tych przycisków, odwrotnie, żeby działały, to musimy zrobić taką kolejność. Czyli ja teraz włączam, zobaczcie, zasilanie. Cicho. No roleta dwa ruchy wykonała. Teraz patrzcie, naciskam dwa razy. Patrzcie, raz.
2 i 3. Roleta wydaje kilka sygnałów dźwiękowych i robi takie też w tą i z powrotem. Koniec. Roleta jest zaprogramowana. I teraz sprawdzamy. Celowo wam tam pokazałem na początku, jak działa, jak nawija się roleta, żebyście wyobraźnię swoją uruchomili, dlatego że tutaj taśmy są niepodłączone. Celowo ich nie podłączyłem też, bo będę omawiał, jak je podłączyć. I teraz patrzcie. Daję roletę, żeby się nawijała do góry. Czyli ten wałek ma nawijać, tak jak wskazówki zegara, roletę, żeby podciągała się do góry. Co robimy? I ona właściwie działa. Widzicie to? Nawija nam w tej chwili stop i odwija na dół. Z powrotem. Wszystko działa elegancko. A teraz wam pokażę, co by było teoretycznie, jakbyśmy mieli w drugą stronę ten wałek, jakby nam działał. Żarówkę. Przygotowałem sobie latarkę do nakręcania filmu. Nic dzisiaj nie wypala. Tu się wyładowała bateria. Tutaj, zobaczcie, jestem też podłączony do prądu z telefonem. Ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Teraz zobaczcie. Znowu resetujemy prąd. Włączamy zasilanie. Patrzcie. Naciskam raz. Naciskam drugi raz. Wcześniej nacisnąłem ten, a teraz naciskam ten. Patrzcie. Jako trzeci. Roleta wydała dźwięk i zrobiła ruch. I teraz patrzcie, co się wydarzyło. Odwrotnie nacisnąłem ten trzeci, po dwóch naciśnięciach tego mikrostyku zrobiłem odwrotnie górę albo dół. I teraz patrzcie, jak chcę dać roletę do góry. A ona idzie na dół. Widzicie to? Ona się nam obraca, zamiast nawijać roletę, tak jak wskazówki zegara, ona odwija się. Czyli w niewłaściwym kierunku idzie. Musimy odwrócić biegunowość na pilocie. A robimy to tak, jak pokazałem. Wyłączamy zasilanie, włączamy to zasilanie, naciskamy raz, dwa i trzy w odwrotną stronę. Roleta się zaprogramowała i jeszcze raz pokazuje. Chce dać na górę i ona nam się nawija. Widzicie? Tak. Programujemy pilot i ewentualnie zmieniamy biegunowość na pilocie. Zatrzymujemy się. Teraz tak, kolejna sprawa, jak będziecie mieli zerwane te taśmy, one będą ewidentnie zerwane, pogięte, coś będzie z nimi nie tak. To je w ogóle zakładamy w bardzo prosty sposób. Jeżeli tą roletę, tą latarkę już zabiorę, bo nie będzie nam potrzebna. Jeżeli ta roleta jest odczepiona od tych taśm, ona jest luźna. Ona teraz wiadomo jest zamknięta, bo grawitacyjnie spadła mi tam do dziury i jakby zobaczcie, no okno jest zamknięte. Ale jak ja ją pociągnę, patrzcie, widzicie to? Ja ją mogę wyciągnąć i tu zostawić ją na końcu poza tą puszką. No nie może tam mój telefon łapać ostrości, ale poza puszką. Wtedy jak jest poza puszką, patrzcie, to normalnie wysuwacie. Wysuwacie jedno, wysuwacie drugie i tak samo wkładacie to z powrotem na roletę. Czyli wymiana tego jest banalnie prosta. Muszą te taśmy być proste i na końcu, tak jak widzicie, musi być tego typu zaczepka. Widzicie? Normalnie jak roleta jest źle krańcówka zrobiona, to zrywają się te zaczepy. Tutaj. Tych zaczepów na końcu nie ma, bo te zaczepy służą do tego, żeby tylko i wyłącznie w tym miejscu tego wałka one dały się wpiąć. Czyli robimy tak. Najpierw zaczepiamy o roletę tą taśmę, a później taśmę tak pod kątem. Patrzcie. Wkładamy. Zobaczcie na to. Wkładamy do... O! W ten sposób to ma wyglądać. Teraz jest zaczepiona ta taśma. Tak ma to wyglądać. Maksymalnie ja uważam, co ta taśma może być względem tej rolki, to jest takie położenie. Nie możemy dać tego, żeby było tam, żeby przeszło nam tam dalej. Dlatego, że ta taśma już będzie na tyle się nam wygnie, że ona bez problemu później tutaj nam się po prostu przy końcówce wyłamie. Ja teraz celowo odpinam, dlatego, że to jeszcze nie jest moment, kiedy ja chcę pokazać dalej, bo będziemy tutaj pracować nad tym tematem i nie może to być przypięte. I teraz taka najistotniejsza sprawa, jeżeli chodzi o ustawienie krańcówek. Zawsze pamiętajcie, że jak podpinamy roletę na nowo, jak to wpinamy tą taśmę do rolety, to roleta na pilocie musimy spowodować naciśnięcie w dół. Ta roleta ma iść w dół na wałku. Patrzcie. Ona nam się teraz zamyka. Czekamy do momentu, kiedy sama roleta stanie, sam ten wałek stanie. To oznacza, że napotka na końcową fazę tej krańcówki i on sam stanie. Ja nic teraz nie będę hamował, patrzcie. Nic nie ruszam, ona nam się cały czas zamyka. Widzicie to? Długo, 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 długo nam się zamyka. Długo. To jest właśnie ten ruch, który musimy wykonać,
musimy na zamkniętej rolecie zapinać te taśmy do wałka. Dlatego, że jak to zrobimy kiedykolwiek indziej, to popełnimy błąd i te taśmy na 100% się zerwą. Czyli jakby to jest elementarz do mont... Proszę, widzicie to? Sam wałek nam stanął. I teraz w tym momencie, powiedzmy czysto teoretycznie, bo tu akurat one mi się ustawiły idealnie, czyli te tutaj elementy ustawiły nam się idealnie. Jeżeli chodzi o regulację, musicie mieć coś takiego, taki kluczyk. On jest, czy dostaniecie, czy kupicie wraz z roletą, takie coś. I tutaj w rolecie, no skończyła mi się latarka, macie dwa takie elementy regulacyjne. Tu, pod spodem, wkładacie, jest tu, po pierwsze to tutaj jest strzałka, ale ta strzałka to ona nie mówi nam o niczym. I jest takie miejsce, gdzie możecie włożyć ten imbus. Patrzcie, ja to włożyłem i teraz tak, tam jest plus i minus zaznaczony w tym miejscu. Te miejsca na imbus są tu, i z drugiej strony tam w głębi. Trzeba troszeczkę podgiąć ten klucz, żeby go tam włożyć i on tędy tu nam będzie wystawał. Ja nie jestem w stanie jedną ręką tego zrobić, ale to jest proste. Tam w głębi jest druga taka sama, takie same gniazdko krańcówki. Tutaj są krańcówki. I teraz bardzo istotna rzecz. Zobaczcie. Zanim założycie tą krańcówkę na odwiniętym wałku, czyli jakby na zamkniętej rolecie, to musicie ustawić właśnie te elementy, żeby były mniej więcej, ja bym powiedział, w tej pozycji. One mogą być bardziej na dole, mogłyby być tu, na tej powierzchni, czyli w tym miejscu, ale już uważam, nie mogą być tam na górze. Już tam jest za dużo, czyli tam jak zamontujemy, patrzcie, jak zamontujemy tu, o, tak zasymuluję, to patrzcie, to już jest zbyt wygięte, zobaczcie, zbyt wygięte tam i to już jest ten pierwszy powód do tego, żeby to się złamało. Ona musi być co maksymalnie tu, a uważam, że najlepiej to by było, jakby to było o, gdzieś tu. Dosłownie. Czyli ta dziurka, żeby była tu. I teraz tak. Żeby spowodować jakiś ruch tej, powiedzmy, że nie mamy tutaj tych dziurek. No nie mamy. Teraz zobaczcie. Na tej krańcówce zawsze, jak kręcimy, to wizualnie silnik popchnie nam tą rolkę w ustawieniu na zamkniętej rolecie. Popchnie nam tylko w jedną stronę. To jest bardzo istotne, żebyście teraz mocno się skupili. Tylko w jedną stronę. Patrzcie, jak ja kręcę na plus to pokrętło, zobaczcie. Widzicie, co się dzieje? Co kawałek kręcąc, patrzcie na moją rękę. Co kawałek ona nam się, ona pójdzie. Widzicie? Idzie. No, nie mamy teraz tej dziurki na taśmę, ale my chcemy ją przygotować i patrzcie, idzie, ale jeszcze nie mamy, jeszcze ciągniemy. Ja bym powiedział, że to jest idealne położenie do wpięcia taśmy. Teraz wpinamy tą taśmę. Tu. Jak ja bym teraz to wpiął, to bym powiedział, że ta taśma jest wpięta w sposób właściwy, idealny. Ale, żeby spowodować cofnięcie się tego wałka w drugą stronę, to nie wystarczy po prostu odkręcić na tak zwany minus. Dlatego, że tu jak pokręcę na minus, zaraz wam to zademonstruję, to ta roleta nie zareaguje elektrycznie tak, jak zareagowała w tą stronę. I jak mówię, ta krańcówka tu, co pokręcacie, odpowiada za roletę będącą na dole. Tamta krańcówka odpowiada za wałek nawinięty już z roletą i za roletę będącą na górze, tamta. I teraz patrzcie, żeby... Znaczy, tu, jeżeli jest zamknięta roleta, to nie ma tak naprawdę potrzeby, ja uważam, potrzeby na to, żeby tą krańcówkę w dół cokolwiek regulować. Dlatego, że jak wy przypniecie w tym miejscu tą taśmę, to ona już nie zmieni swojego położenia. Ja wam to udowodnię. Biorę teraz pilota do ręki. Patrzcie, ja naregulowałem tym, że regulacyjnym śrubokrętem, a teraz patrzcie, powiedzmy, że ja trochę zamknę. Oj, nie chwyciłem tego pilota, przepraszam, to jest od drugiej rolety. Dobra. Patrzcie, teraz symuluję zamknięcie rolety. Przypomnijcie sobie, gdzie są dziury, patrzcie. Nawija nam roletę, zatrzymujemy i z powrotem ja ją chcę zamknąć. Zamykam roletę. Widzicie? Ona zatrzymała się w identycznie tych samych miejscach. Ta krańcówka odpowiadająca za zamknięcie rolety jest naregulowana w sposób właściwy, nic nie trzeba kombinować, nic kompletnie. Tu już jest koniec. Najważniejszym elementem regulacyjnym, ja uważam, gdzie będzie wam potrzebny tak zwany plus minus, to będzie dopiero, kiedy będziemy regulować na otwartej rolecie. Ale do czego zmierzam? Ja wam zaraz zademonstruję z tamtej strony na rolecie.
minus też jest do osiągnięcia, czyli ten minus też działa, bo patrzcie, ja będę teraz nadal symulował pokręcenie w prawo. Ona dalej nam idzie w prawo, nie? I to jest końcowe położenie tej rolety. A teraz patrzcie, ja teraz kręcę w lewo, raz, dwa, trzy. Ja wam celowo taki dałem przykład. Roleta, wałek nie drgnął, ale ta krańcówka zapamiętała, że ja chcę, żeby ta roleta nie zamykała się w tym miejscu. Ona ma się zamykać trochę na minus, czyli ma się cofnąć. I teraz zobaczcie, jak to sprawdzić. To jest najważniejszy z tego całego elementu regulacyjnego. Ja teraz podciągam to do góry, tą roletę. Idzie. Zatrzymuję. I zobaczcie, co teraz się dzieje, jak ja ją opuszczę do zamknięcia. Widzicie to? Jest koniec. Pamiętacie położenie wałka? Wtedy te szczeliny, gdzie były montażowe na to, one były widoczne. W tej chwili one już nie są widoczne. Dlaczego? Właśnie dlatego, że ja pokręciłem w lewo, ale roleta nie zareagował silnik, ale zareagował podczas kiedy ja ją odwinąłem do góry i z powrotem chciałem ją zamknąć. Ona już mi się nie zamyka tak, jak ja bym chciał dotąd, tylko to już by było bardziej nawinięte, to już by było bardziej niewidoczne. Czyli ten minus, pomimo że on nie reaguje bezpośrednio jakby tutaj na tym śrubokręcie, on działa, on jest sprawny, ale ten minus będzie wam najbardziej potrzebny do regulacji przy otwartej rolecie. Dlatego, że tak jak powiedziałem, my spokojnie sobie nacelujemy, gdzie ma być koniec naszej rolety. O, patrzcie, on dopiero się teraz pojawia. Widzicie, jak kręcę w prawo? O, pojawiły nam się znowu te szczeliny. Czyli znowu je podplusowałem. Są. Koniec. Tu zapinamy, temat jest zamknięty. I teraz przechodzimy celowo do rolety drugiej. Dlatego, że tutaj wam zademonstruję, o co chodzi w regulacji rolety, jeżeli chodzi o krańcówkę górną. To jest najbardziej istotna część regulacyjna, ja uważam, czyli musi działać krańcówka dolna, bo wyobraźcie sobie, co by było, jakby nie było krańcówki na dole. Ano byłoby to, że wałek by się kręcił nam non-stop, to jakby było tutaj zamocowane, te taśmy, one by się kręciły jeszcze bardziej, one by się zaczęły nam nawijać w drugą stronę, po czym by nam się zerwały. Na 100%. One się zrywają właśnie w tym miejscu. Tu by się totalnie pogięły, zerwałyby się, możliwe, żeby się uszkodził silnik. No różnie bywa, jakby nie zareagowała, jakby nie zareagowało urwanie się tej taśmy, tak? A właśnie po to, żeby one miały jakąś granicę dolną i jakąś granicę górną, musimy skupić się na regulacji na tych krańcówkach. I teraz tak, tam już omówiłem wam, co robimy, kiedy przypinamy te taśmy, kiedy roleta jest opuszczona swobodnie, na 100% w pełni na dole. Ona musi być całkowicie zamknięta. Nie może mieć tam na dole od strony zewnętrznej żadnej przeszkody, dlatego że jak będzie przeszkoda, jak wy będziecie to regulować, wiadomo, że później będzie, nie będzie ona schodzić na sam dół. Musi być tam swobodnie, grawitacyjnie spuszczona w dół. I teraz patrzcie, co się dzieje. Tutaj mam już podpięte taśmy, celowo to zrobiłem. Roletę w tej chwili mam całkowicie, patrzcie, na dole. Ona do tej pory mi się... To jest właśnie to, co wam tam powiedziałem, a propos rolety, w którym miejscu ona powinna się zatrzymać. Widzicie, gdzie ona mi się zatrzymała? Zobaczcie. Zobaczcie, jak jest taśma. Ona jest napięta wprawdzie, ona pcha, w cudzysłowie, pcha nam jeszcze ten uchwyt z roletą jakby do zamknięcia. Grawitacja powoduje, że roleta już zjechała, ma jeszcze tutaj swobodny luz, ale nie jest ta taśma przekręcona w drugą stronę, żeby się chciała urwać. To jest koniec. I teraz my ją zakręcamy do góry. I teraz tak, ja wam powiem, o co chodzi. Od razu wam to muszę powiedzieć. Na pewno jak będzie nowa roleta, to ona, jak będziecie chcieli na zamontowanej już rolecie dolnej podciągnąć ją do góry i zostawicie to w spokoju, to ta roleta więcej jak pewne, że wam się zerwie i wam i coś się wydarzy złego. Wy musicie już od razu zacząć kontrolę nad tą roletą, jeżeli chodzi o górny punkt jej zatrzymania. To są bardzo ważne słowa, co ja teraz mówię. I teraz tak, musicie mieć pilota sprawnego i kontrolować cały czas tego pilota. Na samym początku otwieracie jakby tą roletę do jakiegoś pułapu. Możecie sobie nawet nakleić taśmę na oknie czy gdziekolwiek. Ona ma wam się otworzyć do tego pułapu. Jeżeli ona wam się sama nie zatrzyma, ustalamy tylko, pamiętajcie, ten pułap. Zobaczcie, ustalamy, czekajcie, niech mi złapie ostrość. Ustalamy ten pułap, żeby była jasność. Nie możemy dopuścić do tego, żeby całkowicie nam się zwinęła. Patrzcie, ja naciskam do góry pilotem roletę. Zaczyna nam się zwijać, tak? Zaczyna nam się zwijać. Idzie do góry. Ja już mam to przygotowane, ale wam muszę to wszystko pokazać. Zobaczcie. Nic tutaj nie robię. Patrzcie. Zbliża nam się do końca
I ja sam muszę spowodować, żeby ta roleta się zatrzymała. Ja wam pokażę, patrzcie. Już się zbliża niebezpiecznie. O, mi się akurat, widzicie, u mnie się akurat zatrzymała, bo ja tak naregulowałem, ale teoretycznie inaczej zrobimy. Patrzcie. Jeszcze raz symulujemy. Do góry ją podciągam. Powiedzmy, że to jest mój pułap górny, ryzykowny, który ja chcę, że tak powiem, do tego pułapu chciałem zamknąć. I teraz muszę spowodować, żeby krańcówka złapała ten pułap zamknięcia rolety. Bezpieczny pułap zamknięcia rolety. Jak to się robi? Mianowicie wpinamy ten śrubokręt regulacyjny już nie z przodu rolety, który tak jak tam wam pokazywałem odpowiadał za dół, jak ona jest zamknięta, tylko wpinamy śrubokręt, ja już go mam wpiętego, nie mogę wam tego pokazać, bo już jest roleta nawinięta, wpinamy z tyłu tego wałka. I teraz tak, kręcąc zgodnie z ruchem kierunków zegara, dajemy tak zwany plus. Czyli jak ja będę dawał plus na tym, zobaczcie co się dzieje. No nie, tutaj się nie dzieje, ale ja wam powiem zaraz, dlaczego się nie dzieje. Jakbym dawał plus, to ta roleta by mi się zwijała do góry. Co kawałek ona by się podciągała. To już jest końcowa faza regulacji. Ale jak ja będę dawał na minus, pamiętacie, ja ją zatrzymałem teraz sam. Ona nie zatrzyma. Jeszcze raz wam pokażę i udowodnię. W dół. Zatrzymuję. Do góry. Zatrzymuję. Ona nie zatrzymała mi się automatycznie. I teraz patrzcie. Odkręcam śrubokrętem na minus. Robię pokręteł 4. Raz, 2, 3, 4. Dobra. Opuszczam roletę. Zapamiętajcie mniej więcej położenie. Wiem, że to jest trudne do zapamiętania. Powinienem jakiś znak tutaj zrobić, żebyście mieli świadomość. Ale mniej więcej w położeniu z balkonem. Patrzcie. Znowu opuszczam roletę. Zatrzymuję i daję ją do góry. Nic nie robię. Widzicie? Ona mi się tu zatrzymała. I teraz pokażę wam dalej, co się będzie działo, jak ja teraz znowu pokręcę 4 obroty w dół. Patrzcie. Raz, 2, 3, 4. Patrzcie dalej. Teraz jest zatrzymana tu. Dajemy w dół. Idzie w dół. Stopuje, daję do góry. Widzicie? Ona już mi się zatrzymała tu. Wy musicie na bezpiecznym pułapie, gdzie jesteście w stanie zatrzymać pilotem w ogóle ruch rolety, spowodować, żebyście zaczęli mieć kontrolę nad tą górną krańcówką. Macie ją kontrolę dopiero, jak ona się zatrzyma na dystansie. Celowo ja wam pokazuję, żeby ona wam się zatrzymała w tym miejscu, dlatego że do końcówki, do tej końcowej fazy otwarcia tej rolety, wy musicie doprowadzić tylko i wyłącznie kręcąc tym śrubokrętem, ale już w prawo, czyli na plus. Czyli wy otwieracie tą roletę. Zobaczcie, co się dzieje. Patrzcie. Teraz jest zatrzymana i teraz ja kręcę w prawo. Widzicie? Patrzcie. Widzicie, co ja powoduję? Nakręcanie się tej rolety. Patrzcie, ta roleta mi idzie sukcesywnie do góry. Ona idzie cały czas do góry. I tym właśnie ruchem, jak wy będziecie podkręcać do góry, mając wcześniej, ważna sprawa, mając wcześniej gotowy temat zatrzymanej tej rolety w sposób automatyczny. Bo jeżeli wy nie będziecie mieli tej regulacji zrobionej, powiedzmy, że ja, patrzcie, zrobię teraz wam inaczej, że maksymalnie podciągnę tą roletę na automacie, na tej krańcówce do góry. Patrzcie. I czysto teoretycznie, powiedzmy, że ona teraz zatrzymała się, ale czysto teoretycznie taka roleta dziewicza, która będziecie mieli dopiero co zamontowaną, ona będzie dalej wam się zwijać. Czyli jakbyście nacisnęli pilot otwórz roletę, to ta roleta będzie się bezustannie nam nawijać, ona wpadnie wam do puszki, zerwie się, coś jest koniec. To wam zapewniam w 100%. Jest zepsuta, coś się urwie, coś tam się nie tak będzie i tak dalej. Wy musicie spowodować tym pokrętłem od krańcówki tej górnej, ale kręcąc na in minus, nie widząc tego tak naprawdę, żeby wam się roleta zatrzymała w bezpiecznym miejscu. Ja jeszcze raz to symuluję. Zobaczcie, daję roletę w dół. Powiedzmy, że wy nie macie naregulowanej końcówki. Czyli tak, ustalacie odgórnie, że tu, na tym pułapie, przykleicie sobie plaster, zatrzymujecie za każdym razem roletę. Czyli ja daję ją do góry. Zatrzymuję, bo jest, dla mnie jest niebezpieczeństwo, że ta roleta jest nienaregulowana, nie wiem, gdzie jest koniec tejże krańcówki. Kręcę tym w lewo, pamiętajcie, w lewo. Raz, 2, 3, 4. Sprawdzam, czy załapała mi krańcówka. Znowu daję w dół. Stop, znowu daję do góry. Nie, dalej. Ja musiałem zatrzymać na bezpiecznym moim tym pułapie. Dalej nic nie dało. Dalej kręcę 4 obroty w lewo. Raz, 2, 3,
4, znaczy nie 4 obroty, tylko takie 4 ruchy, nazwijmy. I znowu zamykam tą roletę, patrzcie. Zatrzymuję, daję do góry, sprawdzam. Dalej ona mi nie poszła. Dalej daję 4 obroty w dół. Raz, 2, 3, 4. I na nowo to samo. I tak możecie kręcić naprawdę długo, zanim pojawi wam się w ogóle ten sygnał krańcowy górnego położenia. Daję w dół. Daję w dół. Hamuję i otwieram do góry. Patrzcie. Widzicie to? Widzicie, co się stało? Ona mi się teraz zatrzymała w tym miejscu i wy musicie doprowadzić przy regulacji, żeby wam się zatrzymała w kontrolowany sposób w tym dokładnie miejscu. I później końcówkę, bo dół, tak jak żeśmy ustalili, dół, zamknięcie tej rolety, my mieliśmy już ustawione poprzez właściwe ustawienie na taśmę. A końcówkę doregulowujecie kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli robić plus na tym pokrętle. Patrzcie, kawałek, kawałek, kawałek. Kawałek, patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, zobaczcie, co się dzieje. Ja zaraz dojdę do samej góry z roletą i to ustalę. Można nawet wyjść na balkon, zobaczyć, gdzie jest bezpieczne położenie górne tejże rolety, tak żeby było całe światło okna odkryte. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No i czysto teoretycznie załóżmy, że to jest koniec. I to jest koniec. Wyciągacie kluczyk, zamykacie tą rewizję. Najpierw tu jest oczywiście styropem, później to jest wpięte tu i tu jest zatrzaśnięte. To już są proste sprawy. Najważniejsze, chciałem wam pokazać tą regulację, do której ja nie mogłem dojść, ja nie mogłem tego skumać. No dzisiaj zaczerpnąłem wiedzy u producenta, bardzo, bardzo mu dziękuję. Nowosolski producent Lamgi, serdeczne naprawdę pozdrowienia, bo to dzięki niemu pojąłem tą technikę regulacyjną. Pięknie mnie obsłużył, jeżeli chodzi o sprawy gwarancyjne, także jestem, no ja akurat jestem zadowolony. To nie jest żadna reklama tego człowieka, ja nigdy nikogo nie reklamuję. Wyjątkowo muszę pochwalić faceta, że mnie obsłużył doskonale. On nawet nie wiedział, że ja będę kręcił ten film. I to jest tego typu regulacja. Wszystkiego dobrego wam życzę. Ja myślę, że cokolwiek pomogłem, to jest tak, z jednej strony, jak ktoś nie wie, nie poradzi sobie w życiu, po prostu nie ma szans, żeby do tego dojść, bo głównie tutaj problemem było dla mnie właśnie ten temat pod tytułem, dlaczego jak ja wkładam ten śrubokręt regulacyjny, kręcę na minus, nie ma żadnej reakcji. Ja sobie nie mogłem tego wyobrazić. O co chodzisz? Ja kręcę tu, plus, minus, znaczy tak, plus podchodzi, jeżeli mam krańcowe, podchodzi, minus nic. Wkładam śrubokręt do drugiej dziury, mając roletę opuszczoną na dole. Wkładam go do drugiej dziury, nie ma żadnej reakcji ani na plus, ani na minus. Dlaczego? Ano dlatego, że nie będzie reakcji, bo drugi otwór regulacyjny, druga krańcówka odpowiada tylko i wyłącznie w momencie i reaguje w momencie, kiedy mamy roletę naciągniętą na ten wałek i jest górne jej położenie. Dopiero wówczas działa krańcówka jakby ta wewnętrzna, a wtedy nie będzie działała ta. Rozumiecie? Jak przepniecie ten kluczyk, bo patrzcie, tutaj ja mam ten kluczyk wpięty w tym miejscu. Widzicie to? W tym. O, teraz ostrość złapałem. Patrzcie. A tutaj, bo tu jest wpięty na zamkniętym, a tutaj miałem wpięty na otwartym. Patrzcie. A tam mam wpięty, no nie pokażę wam, bo baterię mam, że tak powiem, wyładowaną. A tam mam w głębi wpiętą tą śrubę regulacyjną. I to jest klucz do tej całej zabawy pod tytułem regulacja rolet. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Jak komuś się podobało, podziękuję wam, jak dacie łapkę do góry i to będzie dla mnie już super sprawa. 12 praktycznie w nocy, trzeba iść spać. Pa, pa.